Cześć wszystkim. Ostatnie tragiczne wydarzenia, jakie mają miejsce na Ukrainie, wstrząsnęły dość mocno całym światem. Osobiście potępiam takie zachowania. To jest jakaś masakra. Nigdy w ogóle nie powinno do tego dojść. Niech to się jak najszybciej skończy. Jeśli zdecydujecie się, będąc w południowej Szwecji, na podróż z rowerem, to najlepszym, a w zasadzie jedynym środkiem transportu będzie pociąg. W Szwecji, tak jak i w Polsce, jest kilku przewoźników, a każdy ma swój odrębny regulamin i zasady. Dziś przybliżę Wam Skåne Trafiken i ich pociągi Pågatåg. Nazywajmy je niebieskie, choć na żywo są bardziej fioletowe. Obsługują one całe Skåne oraz początkowe tereny sąsiednich regionów – Halland i Kronoberg. Czyli całkiem spory obszar, bo jeśli wylądujecie w Isztat i z jakichś powodów stwierdzicie, że skońska, wiejska sielanka Was nie interesuje, to możecie przeskoczyć około 200 km na północ. Sieć nie jest jakoś bardzo rozbudowana, ale da się dotrzeć w każdy zakątek regionu. Może nie bezpośrednio, ale z jedną przesiadką bez problemu. Na każdej najmniejszej stacji są automaty, gdzie kartą płatniczą kupicie bilet. Tu nie ma co opowiadać. Wpisać cel podróży, zaznaczyć ilość biletów i zapłacić. Ceny biletów nie są jakieś astronomiczne. Średnio za trasę 100 km trzeba zapłacić 100-120 koron. Sprawdziłem najtańszy bilet, czyli przejazd jednej stacji to jest około 28 koron, a chyba najdłuższa trasa Isztat-Halmstadt to 151 koron. Drugi wariant kupna biletu to aplikacja. Zresztą i tak przyda Wam się ona jako rozkład jazdy. W ustawieniach apki Skåne Trafiken trzeba dodać dane karty i w drogę. Przy zakupie biletu zwracajcie uwagę na przycisk aktywuj. Jest on domyślnie zaznaczony jako włączony, a bilet w zależności od długości trasy ma swoją ważność. 60 minut, 120, 180. Żeby zapamiętać, trzeba parę razy zapłacić ten sam bilet, wtedy się utrwali. Często kupuję po prostu dzień przed wyjazdem i jak się zapomnę, to rano bilet jest już nieważny. Tylko też w drugą stronę trzeba pamiętać, wchodząc do pociągu, żeby go aktywować. A pod koniec bardzo dobra wiadomość. Rowery jadą pociągiem z Afryką. Mówimy oczywiście o Skåne Trafiken i pociągach Pågatåg, żeby ktoś źle nie zrozumiał. I nie podsyła mi później mandatów do płacenia, bo zrozumiał, że w całej Szwecji. A właśnie, nie wiem, ile może kosztować mandat. Nie, na sobie sprawdzać nie będę, przy następnej okazji podpytam konduktora. W pociągach miło, cicho i przyjemnie. Każdy znajdzie dla siebie gniazdko do podładowania elektroniki. Miejsc jest na rowery teoretycznie 6, ale dochodzą jeszcze do tego wózki, które teoretycznie mają pierwszeństwo. I w przypadku jakiejś strasznej kumulacji konduktor może nas teoretycznie nie wpuścić i będziemy czekać na następny. Ale w praktyce jechałem już w takim ścisku jak śledzie, z masą wózków, rowerów, jednym potężnym elektrycznym dla niepełnosprawnej osoby. Jedyna reakcja konduktora była taka, że pytał żartobliwie, czy aby wszystkim wygodniej i czy cieszą się, że jadą, a nie czekają na następny pociąg. A na koniec hit. Nawet dla tych, co nie planują podróży pociągiem. USB z dostępem 24 na godzinę. Nie twierdzę, że są na każdej stacji, ale od 2-3 lat widać mocną modernizację infrastruktury kolejowej i przynajmniej w moim przypadku bardzo często na nie trafiam. I tyle chyba, jeśli chodzi o Pågatåg. Jak widzicie, musiałem to podzielić, bo trochę tego jest, a to dopiero Skåne i to jeden z pociągów. Zapraszam na kolejny seansik. Trzymajcie się, hej!